Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam tak szybko pokazać, jak wygląda po pierwszych przymrozkach Alstremeria. Jak widać, ona już nie jest taka piękna, kwiatki się trzymają, ale już takie bardzo mocno złapane przez mróz. Łodyżki już widać, że to już jest ich koniec. Ja ją zaraz szybciutko przytnę na 20-30 cm, położę sobie obok jakąś woklinę i jak tylko będzie po minus 10 i więcej, będę po prostu trzymać rękę na pulsie i będę okrywać. Ten kolorek ciemniejszy troszkę bardziej ucierpiał. Kwiatki już nie wyglądają tak uroczo. No ale nadal śliczna. Ona w ogóle tak i tak miała jeszcze dość sporo pączków, tylko ten mróz niestety te pączki już zlikwidował. Słuchajcie, jak dla mnie nie ma bardziej wytrzymałej byliny niż ona. Ona kwitła od początku czerwca. Słuchajcie, do pierwszego przymrozku. U mnie pierwszy przymrozek był 23 listopada i cały czas była obsypana, jak widać, kwiatkami. Więc u mnie nie ma bardziej kwitnącej byliny niż ta. Przede wszystkim tak intensywnie i tak długo. I gdyby nie te mrozy, zobaczcie, ile ona naprawdę jeszcze tutaj miała pączków. Jest tego naprawdę dość sporo. Więc naprawdę będę starała się po prostu szukać kolejnych kolorów, żeby wprowadzić do ogródka, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. Trzymajcie się ciepło, u mnie jest minus 3 teraz i po prostu już nie mogę, dlatego ścinam i uciekam do domu. Trzymajcie się, pa!